A pojedynek Ewy z pusz Barbie już 1 lipca. Pozycja bokserska. O, ja przegrałem? z mistrzynią świata i przegrałem z, z kobietą i będą mówić: "O, przegrałeś z kobietą, ble ble ble, haha, kobieta ci najebała." Ty byłaś pomysłodawcą e, tego zestawienia. Pomysłodawcą był Jaś Kapela, natomiast ja zaproponowałam federacji, poszłam z tym do federacji i no na początku mieli wątpliwości, ale parę osób przekonało włodarzy, że, że jest to dobry pomysł no i cieszę się, że w końcu dojdzie do tej walki. A z jakimi ty opiniami się spotkałaś po ogłoszeniu tego pojedynku? Jakie były reakcje twoich fanów? Reakcje są bardzo różne. Niektórzy uważają, że to wstyd, że ja podejmuję się takiej walki, inni, że to wstyd, że Pusz Barber będzie bił się z kobietą, inni mówią, że to świetne zestawienie, że właśnie na tym polegają freak fighty, na takich absurdalnych pojedynkach. Ja uważam, że trzeba się przyzwyczajać, bo to dopiero początek, coraz więcej będzie takich zestawień i w sportach walki, i w innych sportach, że, że mężczyźni będą rywalizować z kobietami, wszystko to się już powoli zaczyna mieszać, no i my jesteśmy jedną z pierwszych takich par, w Polsce były już dwie takie walki, no i kobiety niestety nie dały rady, więc czuję na sobie presję. Trzy, bo zapomnieliśmy o i Tomka Olejnicza. Tomka Olejnika? Na Dali Tomka Olejnicza też podobno była taka walka. A to nawet nie wiem, że organizował jakąś galę. Na materacach się bili i było fajnie, nie? O, no to fajnie, to całkiem przyjemnie brzmi. Push Barbie, Push Barber, skąd zmiana tego imiczu? A czasami się czuję trochę bardziej kobieco. Ostatnio mi trochę prolaktyny wybiło, testosteron spadł, i jakoś wpadł taki pomysł i sobie zrobiłem kłócyki. I się tak fajnie czułem. Dzisiaj, co prawda, jak wychodziłem z domu, zapomniałem zabrać kucyków, więc jestem normalnie. No ale ostatnio się trochę czuję bardziej push barbie niż push barber. Ale jak ty czujesz się z tą presją społeczną, która bardzo mocno uderzyła w twoim kierunku? Bo wielu obserwatorów uważa, że. Ty, tak naprawdę niezależnie od werdyktu tego pojedynku, stracisz w każdej sytuacji. Słuchajcie, no ja nie mam presji, bo jak przegram, przegrałem z mistrzynią świata i przegrałem z kobietą. I będą mówić, o przegrałeś z kobietą, ble, 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 haha, kobieta ci najebała. A jak wygram, o, najebałem kobiecie, bo że mi to wszystko jedno, czy wygram, czy przegram, będzie i tak to samo, nie?